Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail, tak po dłuższej przerwie, aby było ciekawiej. Na stacji dzisiaj dyżur Katowice w zawodzie, a my wyjdziemy sobie z budynku, aby szczelić sobie jakieś ładne zdjęcie. 42, 190 w zawodzie. Zgłaszam w zawodzie. Dobry wieczór, panie dyżurny. Ja mijam gwiazdowy z Katowic. Można ustalać przebieg, jak jest wolny. Przyjąłem, już ustawiamy. No, 2487, jo? Czterdzieści dwa, 192 do zawodzia wjazd podany. No. 42-192, przelot do Sosnowca. Czy fajnie, żeby Katowice zgłaszały, może co odjeżdża, żeby było zupełnie super. A jeszcze sobie sprawdzimy, czy na pewno mnie dobrze słychać, nie? Dobrze. Super. I zatwierdzamy godzinę przejazdu na 42-192. W Sosnowcu jedzie 40-141. O 21:27 powinien u nas być. 12:38, wjazd na peron podany. I ten ma u nas pecha. Przy peronie pierwszym na torze pierwszym. To też tak podajemy. No nie mówimy, bo on i tak jest pociągiem regionalnym, więc będzie się tu zatrzymywał w Szopienicach. Nie ma sensu komunikować. I przejazd otworzymy. Idzie przejazd się
otworzą. Znaczy przejazd, to jest jakieś przejście peronowe, nie? Jo. To jest przejście między peronami. Tu macie rozkład, jak go mam uruchomionego w przeglądarce. Dlatego też tak mówię, że potwierdzam, nie? Tylko godzinę, bo... No, żeby to nie przeklikiwać co chwilę. I według oczywiście instrukcji IR1 będziemy podawać mu wyjazd dopiero jak zatrzyma się u nas przy peronie pierwszym. O ile to była instrukcja IR1 i nie powiedziałem największej głupoty jakiejś. To też jest oczywiście możliwe, ale jak mówię, no, nie pamiętam za dużo. No wróciłem po przerwie, dosyć długiej. Mieliście odcinki codziennie, dla mnie była to dłuższa przerwa. Nie bez kredowi 40, 190. Najpierw zamykamy. Czterdzieści, 190, wjazd do zawodzia podany. To wiedzie. Oczywiście. Przyjechał. Sześćdziesiąt cztery, 90, 84, jak mnie słychać? Bardzo dobrze. Dzięki bardzo. Sześćdziesiąt cztery, 90, 84 do Katowic zawodzie. Zgłaszam Katowice zawodzie. Panie dyżurny, będzie przylocik?
Postaram się zrobić. Dzięki, przyjąłem. Wiem, że tędy jedzie. To jest to. Sześćset czterdzieści dziewięć, 0,84, przelot świeci. 64,90,84 przyjąłem i jeszcze raz podziękował. A ja idzie gościu planowa, to czemu miał nie mieć przelotu, nie? Teraz zatwierdzamy godzinę przejazdu. Zobaczmy, jak szybko się to zatwierdzi, nie? Bo ja już potwierdziłem u siebie na stronie. Przemycie tytuł. No idzie. Pan hamuje. Ładnie słychać hamulce. Jeszcze się nie zaktualizowało. Dobra, na górniczego 14.39, gotów do odjazdu. Przyjąłem, już podaję. Ciekawe. 14.39, wylot podany. No, widzicie, przyjąłem, się potwierdziło. Nie, super. Czyli ma tak, no, z 10, 15, 20, nawet sekund opóźnienia, nie? Czekamy, aż wyjedzie 649084 za semafor E. I będziemy zgłaszać, a możemy już zgłaszać do Sosnowca. Ciekawe, czy Sosnowiec odbierze? Sosnowiec, słucham. 649084 odjechał o godzinie 21.33 o podorze numer 2. Okej, dzięki. Dzięki, przyjąłem. No. Sosnowiec, widzę, działa dobrze. Sosnowiec działa dobrze. Przez Będzin podany. Przyjąłem, dziękuję. Wjazd na peron podany. 40.641, dziękuję. 649.080. 4 to będzie, nie? No, znowu to. Do Sosnowca Kunego. 64.90.84, zgłaszam się. Na razie bez wjazdu do Sosnowca. No dobrze, przyjąłem. Będziemy długo czekać? Yep.
parę sekund wyjeżdża osobowy z peronu i cię wypuszczę. No i super. No i super. No i tak szczerze powiedziawszy, jeszcze chyba na Katowicach zawodzi nie było transmisji. To znaczy transmisji odcinka. 490 wyjazd podany. Przyjął. 40-190? No no ja. On ode mnie wyjeżdża. A Katowica zawodzi jeszcze nas nie było, więc jest to ciekawy odcinek, myślę. Wyjdźmy my tylko z budynku na chwilę. 39084, wjazd do E52 masz podany. Na dalszy przelot czekamy. Może jeszcze więcej tej bariery chcę już to zrobić. 4, przyjąłem do wiadomości. No i tak to powinno wyglądać, no rozmowy na radio i wszystko, nie? Nie tak jak wtedy dwa. Zrobimy jeszcze jeden zrzut ekranu. Na miniaturkę, na odcinki. Myślę, że na jednym się nie skończy, bo docieramy do 20 minut. Na peron podane. A dopiero co? Zaczęliśmy. Teraz czekamy za pociągiem 14.39 i 41.42, niby mają wjechać o tej samej godzinie. No zobaczymy, czy tak będzie. Nie pozostaje nam nic innego jak cierpliwie poczekać. Co znowu jest na 14.39, będzie wjazd? Właściwie nie podałem. O, no właśnie zauważyłem, dzięki. No ile to pociągów jest na tej liście? Ogólnie, a ja już kiedyś na Katowice w zawodzie. 49.084, masz przelot podany przez Sosnowiec. Spędziłem trochę czasu. No też pół godziny. 64.94 przyjąłem. No to tylko tak dla testów, można powiedzieć. I tak, no, nie zdarzyło mi się trafić, aż ta stacja będzie wolna. A dzisiaj wszystko było pozajmowane i też siedzę z 20 minut i o, Katowice zawodzi. Mówię, ubiorę. 146.047, stoimy. Wypuszczenia tutaj w ciągu No i jeszcze były Katowice, ale na Katowice 64.94 to będzie na 3 godziny dyżuru, żeby móc dyżurować na Katowice. W ogóle tam chyba jest SRK, nie? 64.90.84. Pan dyżurny, będzie przelocik? Ten 39 masz wyjazd po kilku zadaniach. 64.90.84, oczekuj na zmianę, przed tobą pojedzie pociąg pasażerski. W planie masz zaplanowany postój techniczny 16 minut, rozumiem, że kontynuujesz jazdę. Jeżeli będzie możliwość, to chciałbym kontynuować jazdę. Przyjąłem w takim razie, oczekuję na zmianę sygnału. Odjeżdżę pociąg pasażerski. Dobra. 40.641, wjazd podany. 40.641, dziękuję. Myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek i
Już kolejny odcinek zaczniemy, jak będzie się coś działo, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć.